chyba za 3 czy 4 dni po marszu, to czułam się, jakbym była chora na grypę. Po prostu źle się czułam, nic mi się nie chciało, wiesz. W sumie to przekracza horyzont twojej wyobraźni, że dojdzie do czegoś takiego. Ja się tego nie spodziewałem. Tego wypierdalać, tych petard w takiej zmasowanej skali. Przykro mi, że pierwszy raz to musiało tak wyglądać, ale myślę, że i tak, że to tak wyglądało, to lepiej niż żeby tego w ogóle nie było, bo z jednej strony to jednak zyskało rozgłos i przez to wszyscy się zaczęli tym interesować, tym tematem. Jednak to duże miasta przodują w tym, żeby ta kultura LGBT się rozwijała, tak? Raczej walczymy chyba o to, o normalność życia, tak? Ja za każdym razem, kiedy udaje nam się zorganizować jakieś wydarzenie dla osób LGBT, ja jestem bardzo szczęśliwa, bo widać, że ludzie tego bardzo potrzebują, że ludzie przychodzą tłumnie, czasem więcej jest osób niż mogłyśmy przewidzieć, więc widać, że to jest po prostu taka potrzeba, na którą nikt do tej pory nie odpowiedział.